Filip Lewandowski, Memo Rox, Piotr Piechowiak z nami, czyli Bestia. Widziałem, że robiłeś zdjęcie z Anią Andrzejewską. Na pewno się znacie gdzieś tam z tych klimatów kulturystycznych. Jak ona zbiła 16 kg wagi, powiedz mi? No co, no w kulturystyce jest wszystko możliwe. Tak, nie, no są patenty różne, naprawdę. Jest odwodnienie organizmu, jest mniejsza ilość węglowodanów, mniej białka, no naprawdę można robić cuda. Lubisz oglądać walki? Można się wagą bawić. Okej, lubisz oglądać walki kobiet? No wiesz co, jak lecą, to oglądam. Nie mam czegoś takiego, że lubię, po prostu lecą, to oglądam. Akurat dzisiaj tam robiłem chyba 4 czy 5 wywiadów i stałem w tym miejscu i oglądałem okiem. Naprawdę bardzo fajna walka. Zapytam jeszcze o tę walkę Shelly'ego. Jak ci się podobał ten knockout? No kapitalny. Knockout był kapitalny, typowy cios na szczenę. Wjechał, zgasił KO, także naprawdę szacun. Ale też tam widziałeś, Krzysiek Ferenc też uwalił go delikatnie też. No tam naprawdę mówię, no, ta walka dziwnie się jakoś tam zapowiadała, ale skończyła się bardzo szybko. A spodziewałeś się, że to się właśnie w ten sposób może zakończyć? Nie, myślałem, że ta walka potrwa dłużej. No, myślałem, że na pewno to będzie pierwsza runda, nie, bo to takie badanie. Myślałem, że Krzysiek Ferenc gdzieś tam będzie szedł do parteru. Jakoś nie wiem, dlaczego cały czas tam stójka szła. Dziwna też sytuacja, że powalił lekko tego Piotrka Shelly'ego i nie wszedł tam do nóg. Nie wiem, dał mu wstać, nie wiem, dla mnie dziwne bardzo. Niewykorzystana taka sytuacja i to mogło też tutaj dużo zaważyć. No ale nie zmienia to faktu. Zakończył się cios taki, że zgasił światło, no i tyle. Kiedy zobaczymy ciebie ponownie w akcji w klatce Fame? O, pięknie. Już niedługo. Dwunastka? Myślę, że tak. Okej, okay, a jakieś nazwisko rywala? Polak? Ktoś znany? Ktoś, z kim chciałeś walczyć? Dzisiaj go poznacie. No, proszę bardzo. No dobra, to czekamy. Będzie głośno? Dobre nazwisko? Czy dobre nazwisko? No, myślę, że dobre, ale dla mnie to nie ma znaczenia na tą chwilę po prostu. Robię trzecią walkę, idę po 3-0 i tyle. I co dalej po tym 3-0? Po 3-0 na razie nie wiem. Na razie będę chciał odpoczynku, trochę głowę sobie zresetować, bo już nie będę miał jakiegoś takiego, wiesz, ciśnienia, że mam kontrakt na tyle walk, że muszę robić to i tamto. Na pewno chcę się skupić też na tym, co robię, czyli na trenowaniu ludzi, pomaganiu w dietach i tak dalej, na siłowni swojej, także na pewno będę musiał tutaj poświęcić dużo też czasu, bo troszkę gdzieś tam mam zaległości. Czyli w treningu pod MMA jesteś? I tak, jestem w treningu już od ładnych chyba 4-5 tygodni, już robię cały czas stójkę, parter, także jest okej. Okay. Rozwijasz się mocno, jeżeli chodzi o ten sport? Czy się rozwijam, to może powiem tak za głęboko słowo powiedziane, że się rozwijam. Po prostu robię to, co robię, to, co mi każą trenerzy, na pewno gdzieś tam się poprawiam. A czy się rozwijam? Freak się chyba nigdy nie będzie rozwijał do takiego czegoś, żeby gdzieś tam, wiesz, tym bardziej, że ja nie chcę jakichś swoich mięśni gubić, bo też chcę mieć fajną formę. Gdybym chciał się przekwalifikować na 100%, to bym nie trenował na siłowni, a ja robię normalnie 4-5 razy siłownię, kardio jakieś, po prostu bawię się siłownią też. Mówisz o sobie freak, wielu zawodników, którzy walczą dla Fame, no raczej twierdzą, że są właśnie profesjonalistami, zawodnikami, wiesz, MMA. Jeżeli tak twierdzą, no to jest widocznie tylko ich zdanie. No ja po prostu nie czuję się jako fighter, czuję się tylko jako freak, po prostu. I zdania nie zmienię. Jeżeli bym się czuł jako fighter, to bym walczył na zawodowym ringu, a nie na ringu freak fightowym, tak? Czyli ja się nie biję i nie będę się bił z osobą, która ma 15 walk wygranych, czy tam 7 przegranych i 8 wygranych na przykład, to będę się bił z osobą, która mało razy stoczyła jakiś bój i dlatego nie nazywam siebie freakiem. Przepraszam, fighterem. Na koniec zapytam, czy z twoim przyszłym rywalem lubicie się? Jest ta zła krew? Na tą chwilę jesteśmy sobie obojętni. No jak się to potoczy? No tego nikt nie wie. Może jedna sekunda zaważyć do tego, żeby po prostu poszły pioruny i ogień. Koszulki cię rozrywać nie będziesz? Szkoda. Akurat nowy mam od mojego sponsora z Six Pack Nutrition, także szkoda. Wielkie dzięki. Czekam. Dziękuję na ogłoszenie walki. Dzięki.